20 marca 2024. Samorząd terytorialny Wysokie, województwo lubelskie. I zaraz wam puszczę rozmowa z panią sekretarz, która nie przedstawia się, ciągnąć trzeba za język i pracuje na prawie polskim. Nie odpowiada na moje pytania i oczywiście zastrasza mnie, wolną kobietę, zastrasza, że ona wykorzysta to nagranie. Więc czekam, gdzie mnie zgłosi i jak to wykorzysta. Ja bardzo chętnie stanę tutaj do debaty z tą kobietą, Beatą Sagon. Numer wewnętrzny lub poczekać na połączenie. Podatki wybierz 1. Rolnictwo, gospodarka komunalna i wodna, wycinka drzew, odpady komunalne, wybierz 2. Drogi, OSP, wojsko, obrona cywilna, gospodarka przestrzenna, wybierz 3. Dowody osobiste, zezwolenie alkoholowe, ewidencja działalności gospodarczej, wybierz 4. Zamówienia publiczne, oświata, informatyk, wybierz 5. Księgowość, wybierz 6. Skarbnik gminy, wybierz 7. Urząd stanu cywilnego, wybierz 8. Sekretariat, wybierz 9. Słucham, rzutnie wysokie. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Dzień dobry, mówi ci Grzegorz. Ja chciałam, Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądraska, ja chciałam z Dorotą Dobrzyńską rozmawiać. Pani Dorota Dobrzyńska to jest wójt gminy, w tej chwili jest zajęta. W jakiej sprawie? A ja myślałam, że ona jest szefem firmy. Jest wójtem, czyli szefem. Aha, czyli szefem. No tak. W sprawie tutaj wyborów, w sprawie koncesji chciałam rozmawiać. Rozumiem. W tej chwili ma spotkanie, tak by ewentualnie pani przedzwoniła za jakieś 20,5 godzinki? No nie za bardzo. A zastępca Łukasz Kaliński? Pan Łukasz Kaliński już nie jest zastępcą. Tutaj z dniem 21 lutego już zrezygnował z funkcji. Aha. A Beata Sagon? To mogę połączyć do pani Beatę. To poproszę. A to nie jest szefem? Słucham? To pani Beata nie jest szefem? Jest sekretarzem gminy, także też tutaj należy do władz gminy. Połączę. No dobrze. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Jeszcze raz, halo? Z kim rozmawiam? Dzień dobry. A z kim pani chce rozmawiać? No co to tak pytanie za pytanie? W urzędzie pani zasiada, czy gdzie pani zasiada? W urzędzie polskim, czy w firmie prywatnej? No to w urzędzie gminy, no to dzwonił, telefon odebrałam w urzędzie gminy. A z kim? Pani sekretarz? Tak. Pani sekretarz, Beata Sagon? Tak. To na lekcji jesteśmy, tak? Dobrze. Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska. Chciałam tutaj porozmawiać o wyborach, które organizujecie w swojej gminie. Na jakich zasadach? Słucham panią uprzejmie. No to ja z panią słucham. Na jakich zasadach organizujecie te wybory? Co to znaczy na jakich zasadach? Proszę normalnie, czy na prawie polskim, czy na amerykańskim? Czy na ustawkach, czy na tutaj artykułach polskich? Proszę panią, zadaje pani pytania przynajmniej, co najmniej dziwne. Co to znaczy na ustawkach? No normalnie. Pytania dziwne i sugerujące, więc ja nawet nie będę odpowiadać na takie pytanie, proszę pani. A na co pani będzie odpowiadać? Proszę pani, my pracujemy zgodnie z przepisami prawa i na zasadzie przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Dlatego chcę wiedzieć, jakie prawo wy tutaj uznajecie dzisiaj. Proszę panią, prawo polskie. Ale jakie prawo? Na kodeksie pracujecie czy na artykułach? Co to proszę znaczy pani, prawo polskie? Proszę pani, ja nie mam czasu na takie dyskusje. Jak proszę pani nie ma czasu? O co pani chodzi? No normalnie, rozmowy są nagrywane i będzie pani miała czas, żeby odpowiadać, jeśli pani tutaj fałszuje wybory. Ale kto pani powiedział, że fałszuje, proszę pani? No to na czym pani organizuje te wybory? Na kodeksie wyborczym, którego proszę pani, nie ma? Proszę pani, my też na
No cieszę się bardzo. I proszę pani, i co? Jeżeli będzie taka potrzeba, to wykorzystam to. No gdzie pani, pani to fałszuje wybory? Gdzie pani to wykorzysta, jeśli nie ma Państwowej Komisji Wyborczej? To gdzie pani to wykorzysta? Proszę mi powiedzieć, już. Do kogo się pani zgłosi z tym faktem? Bo ja udostępnię na Karolina Mądraska na YouTubie. Zmusza pani ludzi do płacenia podatku, do zbierania haraczu? Jest pani cały czas, zbiera pani haracz? Proszę pani, słucham. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Jak nie ma pani pojęcia? Czy zmusza pani, zniewala pani ludzi w swojej gminie? Dziękuję. No i tak jak słyszycie, wszyscy są hojraki. Jak im się nie dobierzecie do tyłka, to oni tutaj się szaro gęszą, udają, że nie wiedzą, o czym ja mówię. Ale jak już po prostu mają odpowiedzieć konkretnie na zarzuty i na to, jak oni tutaj, na jakich zasadach w ogóle organizują cokolwiek, no to już najlepiej trzasnąć słuchawką. Pani nie będzie mówić. Pani się nie będzie przedstawiać, pani nie będzie mówić, pani po prostu będzie mnie straszyć. Bo tak przez te 3 lata tego zamordyzmu przyzwyczaili się do tego straszenia, przez 20 albo 30 lat do zbierania tego haraczu, bo gmina jest najważniejsza, bo oni wszystko robią dla mieszkańców. Jedyne co robicie dla mieszkańców, to straszycie, okradacie i nic poza tym więcej. I to są fakty. To są fakty. I proszę sobie wykorzystać, proszę zgłosić tam do tej żydowskiej nielegalnej prokuratury, jak pani ma ochotę. Może ktoś pani ten filmik podrzuci, także proszę bardzo. Ja też będę dalej drążyć temat tych wyborów, które fałszujecie na kodeksie wyborczym, którego nie ma.